No i czy się widzimy? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Tak, pana Krzysztofa słyszę, widzę. Pani Tomku? Dzień dobry. Próba głosu. Okej, wszystko jest, wszystko słychać, widać. To panowie, oddaję wam scenę. Zapraszam do prezentacji. Ja znikam. Witam wszystkich. Krzysiek Słotwiński z tej strony. Ja pracuję w firmie BNP i tak pokrótce kilka faktów, bo to się bardzo wiąże z tym, o czym będziemy mówić. BNP na świecie jedna z największych organizacji finansowych, w Europie największy bank, ponad 70 krajów, 193 tysiące pracowników, suma bilansowa 2,6 triliona euro. Ogromna, ogromna instytucja. W Polsce jesteśmy jednym z pięciu największych banków komercyjnych, a tak naprawdę prawie 9 tysięcy pracowników, 446 oddziałów, 4 miliony klientów, ponad 1,5 miliona klientów cyfrowych, ale to, co jest ważne i o czym chciałem powiedzieć i skąd tu moja dzisiaj obecność, to jest sposób, w jaki bank BNP rozwijał się i rozwijając się tak naprawdę jakie miał wyzwania. BNP rozwijał się nie tylko poprzez organiczny wzrost, ale głównie poprzez połączenia i przejęcia. Dzisiejszy bank, tak jak widzicie, to zlepek praktycznie siedmiu organizacji, począwszy od pierwszego polsko-amerykańskiego banku, później Fortisa, później Dominetu. Później było połączenie Rabobanku z BGŻ-em, w międzyczasie jeszcze BGŻ i to była największa w 2014 roku, największy merż pomiędzy bankiem BNP a BGŻ. Później doszedł bank Sygma, Skok Petrochemia i na końcu bank Raiffeisen. Możecie sobie wyobrazić, że takie połączenia to mega wyzwanie dla IT. Nie byliśmy bankiem, który powstał od nowa, nie byliśmy takim neobankiem, który w łatwy i czysty sposób jest w stanie zbudować sobie swoją infrastrukturę, tylko byliśmy bankiem, który tak naprawdę dzisiaj mamy około 160 systemów krytycznych, z czego 70 z nich to są systemy z dostępem do internetu, systemy, które przetwarzają dane osobowe, a dla tych systemów zgodnie z regułami grupowymi i naszymi, ale również regułami NIST-a powinniśmy wprowadzić silne uwierzytelnienie. Czas pandemii przyniósł nam wszystkim tak naprawdę dużo zmienność, dużo niewiadomych. My w czasie pandemii stwierdziliśmy, chcemy zbudować organizację security, która będzie bezpiecznie zapewniała wszystkim użytkownikom i wszystkim urządzeniom taki sam niezależny od lokalizacji zabezpieczenia. Tak? To było naszym celem. Chcieliśmy zapewnić użytkownikom bezpieczny dostęp, niezależnie od tego, czy są w domu, czy są w pracy, czy łączą się VPN-em, czy włączają się do sieci naszej bankowej. I jednym z elementów, które postanowiliśmy i powiedzieliśmy, że jest to najważniejsza rzecz dla nas, było właśnie silne uwierzytelnienie. Silne uwierzytelnienie z jednej strony może być jednym z najlepszych sposobów, w jaki firma może chronić siebie i swoich pracowników, ale również może być bardzo trudne do wdrożenia. I teraz, jeżeli weźmiemy naszą sytuację i weźmiemy sytuację, która pokazuje i mówi o tym, że mamy systemy informatyczne z ponad siedmiu banków. Oczywiście one były gdzieś po drodze ujednolicane, ale zdarza się, że mamy systemy,
które powstawały dekadę temu, które nie miały, nie mają już firmy, która ją napisała, nie mają ludzi, którzy umieją ją wspierać, ponieważ po połączeniu banków ci ludzie gdzieś decydowali, żeby dopracować gdzie indziej. No i stwierdziliśmy, że wdrażając silne uwierzytelnienie, nie możemy budować tego silnego uwierzytelnienia na poziomie aplikacji. Nie możemy przerabiać aplikacji, nie możemy budować kodu do tej aplikacji. To, co było dla nas najważniejsze, to prostota wdrożenia. W taki sposób właśnie, żeby żadna z tych aplikacji, która będzie miała MFA, nie musiała być modyfikowana. Drugim ważnym elementem była możliwość wykorzystania dowolnej metody silnego uwierzytelnienia. Dlaczego? Dlatego, że użytkownicy mając, nie wiem, 3 czy 4 aplikacje i logując się za każdym razem na początku do systemu Windows, później do jednej, drugiej, trzeciej, musieliby przepisywać chociażby albo SMS-a, albo jakiś kod TOTP z aplikacji, no wtedy skuteczność ich pracy, no i w momencie wyobraźcie sobie, że 3 razy logujemy się do tej samej aplikacji w ciągu dnia, albo 5 razy logujemy się do tej samej aplikacji w ciągu dnia, no chwilę by to zajmowało. I powiedzieliśmy sobie, że chcemy wykorzystać już te mechanizmy, które mamy, chociażby Windows Hello, czyli natywny mechanizm Windowsa, gdzie w naszym banku ten Windows Hello jest powszechnie stosowany, do tego, żeby Windows Hello, elementy Windows Hello były jak gdyby drugim faktorem do autoryzacji. I to firma Sequence ze swojej User Access Security Broker nam umożliwiła. A tak naprawdę niezależnie od tego, jaki mechanizm autoryzacji drugiego faktora wybierzemy, taki możemy skorzystać. Więc to tak bardzo pokrótce byliśmy w stanie 15 aplikacji w bardzo krótkim okresie czasu zmodyfikować w taki sposób, a tak naprawdę bez modyfikacji, tylko wprowadzając sekwensa, ażeby te aplikacje i użytkownicy korzystający z nich byli doskonale chronieni przez silne uwierzytelnienie. I z mojej strony to wszystko. Tomek, oddaję Ci głos, żebyś powiedział, jak widzicie i jak inni mogą z tego rozwiązania również skorzystać.